Dzień dobry Państwu. Podobno to, co człowiek ujrzy zaraz po przebudzeniu, ma wpływ na jego samopoczucie w ciągu dnia. Zważywszy na ten pejzaż, dzionek będę miał nie najgorszy. Ale to, co za chwilę Państwo ujrzą, może mnie uczynić szczęśliwym do końca dni moich, gdy tylko ów widok będę pamięcią przywoływał. Oto Dubrownik, jedno z najpiękniejszych miejsc w świecie całym. Przez stulecia ludzkości przytrafiały się różne rzeczy. Znikały państwa, upadały imperia, w ruiny zamieniano ich stolice. Ale Dubrownik trwa i wygląda jak przed wiekami, wówczas, kiedy to obok Wenecji był najpotężniejszym państwem, miastem w tej części Morza Śródziemnego. Jak kiedyś do miasta wchodzi się przez tę bramę w murach obronnych. Przyjrzyjmy się bliżej Dubrownikowi. Myślę, że nie będzie dla Państwa specjalnym zaskoczeniem, gdy powiem, że miejscowa kuchnia nierozerwalnie związana jest z morzem. Zresztą przecież przyjeżdża się tutaj nie po to, by jeść ćevap chichi, ale po to, by jeść morskie rzeczy, które tutaj jada się od stuleci. Zatem takie potrawy dzisiaj zrobię. Pierwsza z nich nazywa się chobotnica u cyrną winu, czyli ośmiornica w czarnym, a mówiąc precyzyjnie po polsku, w czerwonym winie. Podstawową rzeczą jest oczywiście chobotnica. Kupiłem ją rano na targu, jest już oczyszczona i muszę zacząć od pokrojenia jej na mniejsze kawałki. Proszę Państwa, ośmiornica jest pokrojona na mniejsze kawałki, nie muszą być specjalnie równomierne. I teraz robimy rzecz bardzo prostą, mianowicie wrzucamy wszystko do garnka albo na patelnię o grubym dnie, to jest bardzo istotne. Dodajemy do tego dwie albo trzy pokrojone w pół plasterki czerwone cebule, dodajemy do tego dwa, ewentualnie trzy listki laurowe i wlewamy dość sporo oliwy. Oczywiście oliwy z pierwszego tłoczenia. I to, drodzy Państwo, powinno na małym ogniu przez pół godziny się dusić. Nie trzeba tego wkładać od razu na oliwę, która jest rozgrzana. Ośmiornica ma w sobie bardzo dużo swojego przyrodzonego płynu, który będzie tutaj w trakcie tego wolnego duszenia parował. I przestaniemy całość dusić, kiedy ten płyn zniknie nam z patelni. Drodzy Państwo, ośmiornica dusi się około 15 minut i tak to właśnie wygląda. Proszę spojrzeć, tak jak mówiłem, ona puściła dużo niezwykle tego ciemnego soku. On za 5 minut w zasadzie zniknie z patelni, zostanie tylko oliwa i wtedy będę mógł dodawać kolejne składniki. Wino nazywa się Raguza, co jest dawną nazwą Dubrownika, więc będzie idealnie pasowało dodania. Oczywiście czerwone, wytrawne i kolejne składniki. Dwie łyżki czerwonego octu winnego. Jedna łyżka octu balsamicznego. I jeszcze do tego sól, pieprz oraz nieco oregano, które mam tutaj. W dłoniach je rozcieram i to, drodzy Państwo, kolejne 10 minut i rzecz będzie nadawała się do jedzenia, a ja stawiam garnek z wodą, ponieważ ona musi zawrzeć, w niej będę gotował coś, co ośmiornicy winno towarzyszyć. To jest, drodzy Państwo, palenta, tak się na to mówi po chorwacku, czyli polenta, czyli mama łyga, czyli kasza kukurydziana. Przestawiłem naczynia, by mieć bliżej siebie garnek z wrzącą wodą, ponieważ teraz muszę
ugotować palentę. Drodzy Państwo, osolony wrzątek wsypuję, cały czas mieszam i ona będzie gęstnieć i mięknąć. To jest kasza kukurydziana w wersji błyskawicznej, więc nie będę tutaj musiał mieszać 40 minut. Za 5 minut to będzie gotowe, albo nawet i jeszcze szybciej. Proszę Państwa, polenta zgęstniała tak jak trzeba. Nakładam ją zatem na talerz i teraz clou programu. Chobotnica u cyrną winu. Przepiękna, mięciutka, aromatyczna. Tak się jada w Dubrowniku. Proszę Państwa, jak coś takiego jest na talerzu, to nawet dzwony biją z radości. Chcąc jak najbardziej skondensować tutejszą historię, trzeba koniecznie powiedzieć rzeczy następujące. Otóż na początku w tym miejscu byli Ilirowie. Potem Dubrownik dostał się pod zwierzchnictwo Bizancjum. To było mniej więcej w VII wieku naszej ery. Potem miasto było pod władzą Republiki Weneckiej. Następnie królów wspólnych chorwacko-węgierskich, a od XVI wieku była to niezależna republika, którą zlikwidował dopiero Napoleon, tworząc republiki iliryjskie. Drodzy Państwo, ślady tej historii widać wszędzie. Oto główna ulica miasta Stradum, co w dialekcie weneckim oznacza po prostu uliczysko. Ten budynek pochodzi z XV wieku, a jest to pałac rektorów, inaczej mówiąc książąt, czyli władców Republiki Dubrownickiej. Żaden z nich nie rządził dłużej niż miesiąc. Tak, zmieniali się na swej funkcji, ponieważ wiedziano tu świetnie, że władza uderza do głowy. Myślę sobie, że nie był to głupi system. Co miesiąc inny przywódca. Oto kościół dominikanów, w którym wisi obraz autorstwa Tycjana, obraz przedstawiający świętą Magdalenę oraz jakże ważnego dla miasta świętego Wlacha, czyli Błażeja. Wokół mnie dawne fortyfikacje oraz budynek arsenału i miejsce, gdzie kiedyś mieściła się dubrownicka stocznia. Przede mną stolik, na nim wszystkie składniki konieczne, by zrobić danie, które nazywa się tuniewina a la zec, czyli tuńczyk na sposób zająca, mówiąc inaczej, tuńczyk na dziko. Adriatycki tuńczyk, bo kupiłem go dziś rano na targu, jest znacznie mniejszy niż tuńczyki z Pacyfiku. W dodatku jego połów jest całkowicie bezpieczny dla delfinów. Tego tuńczyka będę najpierw delikatnie obsmażał w oliwie, oczywiście miejscowej, oczywiście z pierwszego tłoczenia, więc już mogę ją na patelnię wlać i będę rybę traktował nieco solą oraz pieprzem, dopiero gdy ona znajdzie się w garnku. Oliwie musimy dać jeszcze kilka sekund, więc spójrzmy na te oto budynki. To jest lazaret. W roku 1527 20 tysięcy dubrowniczan zmarło od zarazy. Zatem każdy, kto przyjeżdżał do miasta, musiał potem tam właśnie przejść 40-dniową kwarantannę. Dziś takiego obowiązku nie ma. Poza tym, jak będziemy jedli coś takiego, to żadna zaraza nam nie grozi. Myślę, że mogę już kłaść rybę na patelnię. Tak jest. Oliwa ma właściwą temperaturę. Dwa słuszne plastry i tak mi się tu ledwo zmieszczą. I zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej, dopiero teraz nieco soli i pieprzu smażymy plastry z obu stron. Proszę Państwa, nie wolno ryby smażyć zbyt długo, zwłaszcza tuńczyka. Należy z nim postępować tak jak z bewsztykami z polędwicy,
No i chodzi o to, żeby kawałki nie rozpadły się podczas przewracania, więc delikatnie łopatką już teraz mogę całość przewrócić. Jeszcze 2 minuty i będę mógł działać dalej. Proszę Państwa, teraz wszystkie kolejne składniki. Najpierw ten, który przesądza o tym, że danie nazywa się na dziko albo a la zając. Mianowicie ocet z czerwonego wina. W Chorwacji najlepiej domowy, a u nas jakiś dobrej jakości. No na pewno nie ocet spirytusowy. Ten domowy ocet jest bardzo łagodny i aromatyczny. Dużo go wlałem, ale tak to właśnie ma być. Teraz kolejne płyny. Tutaj mam bulion rybny, zrobiony z głów. Dolewam go. Teraz białe, wytrawne wino. I proszę Państwa, coś, co doda temu nieco słodyczy, złamie kwasowość octu i wina, mianowicie proszek. Czyli chorwackie wino, bardzo słodkie, robione z podsuszonych winogron. I teraz cebula, pokrojona w pół plasterki. Lekko ją dłonią zgniatam i dorzucam. Dużo czosnku, dużo, bo on jest tutaj znacznie łagodniejszy niż u nas. No i proszę Państwa, na razie to tyle. Ja jeszcze, korzystając z okazji, posiekam nieco natki pietruszki, starając się ustawić tak, by mieli Państwo widok na wyjście portu, który w dawnych czasach był zamykany łańcuchami. O tutaj przeciągano wielkie łańcuchy, by żaden wróg bez pytania nie mógł do miasta wtargnąć. Wrogowie z reguły nie pytają się o to, czy mogą gdzieś wtargnąć, czy nie. W każdym razie to wyjście zamykano. Pietruszki bardzo dużo, ona nie jest na szczęście z holenderskich inspektów, więc ma niezwykle aromatyczny smak. Jeszcze dodam tutaj jedną rzecz w tej chwili, mianowicie nieco rozmarynu, o właśnie tutaj, ale najpierw proponuję te igiełki lekko nożem przesiekać. O właśnie tak, dosłownie kilka cięć, wtedy te żywiczne olejki eteryczne łatwiej wydobędzie rozmaryn z siebie i potrawa będzie bardzo dobra. Tym bardziej, że ona nie powinna tutaj niezwykle długo na ogniu spoczywać. 15 minut góra, mamy ocet, więc ryba się nie rozpadnie, dojdzie, a nie będzie przegotowana. Minęło raptem 15 minut, ale te 15 minut było zupełnie wystarczające, by danie uczynić jadalnym, ba, wspaniałym. Sos zgęstniał, ryba jest miękka, nie powinna się rozpaść. Normalnie podałbym ją z palentą, czyli polentą, czyli kaszą kukurydzianą, ale widzieli ją Państwo przed chwilą. A tak mam okazję, by pokazać Wam jeszcze tutejszy genialny produkt, również z kukurydzy się wywodzący. To jest kukuruzny kruch, czyli chleb kukurydziany. Wspaniały, uwielbiam go i będzie świetnie pasował do tuńczyka. Zatem można już pod tym zgasić ogień i teraz jak najbardziej delikatnie, starając się, by ryba podczas nakładania się nie rozpadła, nie stało się, to mówiłem, w środku jest ocet, który trzyma ją w całości. Jeszcze nieco tego sosu, który naprawdę jest wyborny. I proszę Państwa, to wszystko można również u nas zrobić, bo mamy już świeżego tuńczyka. No, ale czy u nas można to zjeść w takim miejscu, jak ja to za chwilę uczynię? Moim zdaniem nie można. Bo czyż mamy u nas taki port? Drodzy Państwo, ten tuńczyk u wylotu portu z widokiem na twierdzę świętego Jana będzie smakował mi jak w niebie. Oto on, tuńczyk na dziko a la zając. Mury obronne, na które się właśnie wspiąłem, budowano między XII a XVII wiekiem i liczą sobie około 2 kilometrów.
Twierdza za mną, dumnie stercząca na czubku skały, to Lovrienac. W dzisiejszych czasach nie pełni ona oczywiście roli obronnej, jest tam scena teatralna. Trzeba przyznać, że to jedna z najpiękniej położonych scen teatralnych na świecie. Pomarańczowy to charakterystyczny kolor nie tylko dla rosnących tu dziko pomarańczy, ale również dla typowej dubrownickiej dachówki. Muszą Państwo wiedzieć, że 80% tych dachów zostało zniszczonych w czasie ostatniej wojny, kiedy to armia federacyjna w sposób barbarzyński bombardowała miasto. Najbliższa miastu wyspa to Lokrum, zwana też Wyspą Przeklętą, gdyż w XVII wieku, gdy miasto pozbyło się benedyktynów, którzy mieli tam klasztor, ci przekleli każdego właściciela i właściciele pomarli. Wyspa od tego czasu należy do miasta, no trudno, żeby umarli wszyscy mieszkańcy Dubrownika. Tak się na szczęście nie stało. Niektórzy twierdzą, że najwspanialszym dubrownickim deserem jest po prostu zachodzące nad Starym Miastem słońce. Ja jednak chciałem Państwu pokazać słodycz i piękno bardziej konkretne. Oto deser typowy dla Dubrownika, zwany rosata. Gdy go po raz pierwszy spróbowałem, zorientowałem się łacno, że jest to coś identycznego jak hiszpański krem karamel. Zacząłem potem grzebać w annałach kuchennych i odkryłem. Otóż, kiedy w XV wieku wyrzucono Żydów z Hiszpanii, ci wyemigrowali, dotarli również tu i przywieźli ze sobą receptę na hiszpańsko-sefardyjską słodycz. Oto krem karamel, rosata dlatego, bo w Dubrowniku dość często polewa się ów deser wodą różaną. Drodzy Państwo, ja go teraz nie zjem, choć ze wszech miar wart jest skosztowania, a nie zjem go, bo przed nami jeszcze jedna wcale niesłodka potrawa. Jeszcze raz główny dubrownicki deptak, tym razem w porze wieczornej przechadzki i danie, bez którego trudno wyobrazić sobie miejscową kuchnię. W każdym razie dla mnie ona nie istnieje. To będą płonieni lignie z prosciutto, czyli nadziewane kalmary z szynką. Proszę Państwa, oto kalmary oczyszczone. Od nich zostały odcięte głowy z tymi czułkami i teraz należy te czułki bardzo drobniutko posiekać. To będzie jeden z elementów nadzienia. Czułki kalmarów posiekane jak należy. Teraz siekał będę szynkę, ale nie muszę noża czyścić. Szynka i kalmary, tej ich części, to jest element wspólny nadzienia. Więc teraz biorę sobie kilka plastrów. Pokażę Państwu, jak on jest ładnie cieniutki. Mam nadzieję, że mi się jeden taki plasterek, o właśnie, wyjmie. I po prostu zwijam je tutaj i w drobną kostkę siekam. Proszę Państwa, teraz trzeba nieco rozgrzać rondelek, w którym robiony będzie farsz. Po kolei, najpierw musi się tutaj znaleźć oliwa i zaraz dodam tutaj sporo drobno posiekanego czosnku, który o właśnie tutaj w miseczce spoczywa. Ten czosnek nie ma prawa się zbrązowić, jedynie lekko zeszklić. Za chwilkę dodawał będę do tego pozostałe składniki. Teraz dość ważna uwaga. Jeśli będą Państwo w Dalmacji i dostaną Państwo w restauracji kalmary tej wielkości, znaczy to, że były sprowadzane gdzieś hen z Peru albo jeszcze dalej. Prawdziwe adriatyckie kalmary są niewielkie i takie są właśnie najsmaczniejsze. Najwyższy czas, by dodać pióropusze kalmarów oraz szynkę. I to już na mocnym ogniu. Teraz zbrązowienie czosnku nam nie grozi. Winno się chwilę, dwie, trzy minuty razem poddusić. Trzeba to oczywiście przemieszać, tak żeby równomiernie rozprowadzić wszystkie składniki, by w oliwie tutaj dochodziły. A ja mogę zająć się siekaniem natki pietruszki, która również w wielkiej ilości winna się w farszu znaleźć. Natka może znaleźć się w środku. Dużo jej,
Ona musi być w farszu wyczuwalna. To nie jest rosół, gdzie pietruszkę dodaje się nie wiadomo po co. Ona tutaj odgrywa naprawdę dość ważną rolę smakową. Oczywiście znowu trzeba wszystko przemieszać. I teraz rzecz doprawić. Można to zrobić pieprzem, ale ja dodam tutaj suszoną papryczkę peperoncino, którą po prostu w dłoniach zgniatam i ona rzecz całą bez pieprzu lekko zaostrzy. Lekko. I proszę Państwa, i jeszcze 2-3 minuty. Drodzy Państwo, nadszedł czas na płyn. Czerwone, wytrawne wino tutaj się znajdzie. Mniej więcej szklanka. To na razie tak wygląda. Pływa w winie, ale ja to zaraz stawiam na ogniu i kiedy 3/4 wina wyparuje, będę mógł czynić dalej swoją powinność. Pod rondelkiem można już ogień wyłączyć. Całość trzeba posolić oczywiście. I tego płynu, czyli wina, powinno jednak ciut tutaj zostać, ponieważ elementem, który zwiąże całość, jest bułka tarta, a ona wchłonie wino i całość stanie się właśnie taka, jak być powinna. Oczywiście tej bułki tartej sypię tutaj na oko. Wszystko trzeba wymieszać i to ma mieć gęstą, ale nie płynną konsystencję. Proszę Państwa, jest kilka wariantów, które zastępują bułkę tartą. Najpopularniejszy to ugotowane krumpiry, czyli ziemniaki w kosteczkę. Tutaj się je dodaje. Moim zdaniem ziemniaków mamy na co dzień tyle, że bułka tarta świetnie się nada, tym bardziej, że przecież bułka tarta to bardzo nasza rzecz. Farsz gotów, niech nieco przestygnie. Jak przestygnie, będę mógł faszerować lignię. Teraz już nie ma żadnej filozofii. Trzeba po prostu brać kalmara po kalmarze i przy pomocy małej łyżeczki wkładać farsz do środka, pamiętając, że on będzie narastał w trakcie smażenia, więc nie można tego wypychać niezwykle ekstremalnie. Chciałem być przed chwilą niezwykle elegancki, wpychałem ten farsz do środka łyżeczką, ale proszę mi wierzyć, właśnie w ten sposób robi się to znacznie prędzej. Drodzy Państwo, przecież u siebie w domach, w kuchni nie używamy rękawiczek chirurgicznych. To jest najprostsze, najszybsze i najlepsze. Oczywiście ten otwarty koniec trzeba w jakiś sposób zabezpieczyć, żeby nie wypadł farsz. Mam w tym celu czaczkalice, bowiem tak się po chorwacku nazywają wykałaczki. I teraz, proszę Państwa, kładziemy lignię na tłuszcz. Gorący tłuszcz. Oliwa tylko do smażenia byłaby rzeczą zbyt ekstrawagancką. Zatem kładł je będę po prostu na olej roślinny. Proszę Państwa, lignie są gotowe. Nie pozostaje mi nic innego, jak wziąć łyżkę cezakową i po prostu w ten sposób wyłożyć je na talerz, nieco odsączając z nadmiaru oleju, chociaż on jest naprawdę świeżutki. I teraz już nie potrzeba nic więcej. Wystarczy odrobinę natki pietruszki, cząsteczka cytryny i oto są. Drodzy Państwo, by przekonać się, jak to naprawdę smakuje, jak smakuje w miejscu, w którym się narodziło, trzeba przyjechać tutaj. Zatem co? Widzimy się w Dubrowniku nad talerzem choćby takich oto rzeczy. Kłaniam się nisko. Do widzenia.